Jak reagujesz, jak ktoś komentuje twoją sylwetkę? To zależy oczywiście, kto to robi. Bo czasami wiem, że dyskusja nie ma sensu, ale jeżeli widzę, że moja konstruktywna uwaga na zasadzie nie rób tego, to już jest passé, nie komentujemy niczyjego wyglądu nigdy, bo ty nigdy nie wiesz, czy skomentując, wow, schudłaś, super, zadbałaś o siebie, czy to przypadkiem nie jest błędne myślenie, ponieważ schudnięcie nie zawsze wiąże się z dbaniem o siebie, nie? Bo to może być po prostu ze stresu, z powodu choroby, a w moim przypadku przytycie jest efektem dbania o siebie. O siebie, czyli czym? Słuchaj, bo na przykład wychodząc z zaburzeń odżywiania, których się dorobiłam przez lata, w pierwszej kolejności musiałam przestać być na jakiejkolwiek diecie. Więc jak ja przestałam być na diecie i zobaczyłam, Jezus, chleb, ziemniaki i różne takie składniki odżywcze, które w mojej głowie należały do tych tuczących i okazało się, że mogę je zjeść, to wiadomo, że przytyłam.